Dziękujemy, że Twoje Słowo, ono dociera do nas, że Twój Święty Duch porusza się po Twoim Słowie, że w Twoim Słowie jest prawda, że Twoje Słowie jest światło, że my rozumiemy Twoje Słowo i ono nas przenika teraz. Duchu Święty, my otwieramy się na rozumienie każdego aspektu Twojego Słowa. W imieniu Jezusa my odsuwamy każdą przeciwność, każdą przeszkodę. Amen. Dalej się przyglądamy Ewangelii Jana od 35 wersetu, pierwszy rozdział od 35 wersetu. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego obok, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. Jan po raz kolejny jest opisany tutaj jako informacja. Jako informacja o tym, gdzie mają szukać Mesjasza. Informacja, że Mesjasz jest tu. Ten fragment, on pokazuje, w jaki sposób Stary Testament wskazuje na Mesjasza. Jan jest ostatnim w Starym Testamencie. On pokazuje, tam jest Mesjasz. Dlaczego dwóch uczniów stoi? No jak zwykle w historii żydowskiej jest dwóch świadków, którzy zawsze gdzieś tam muszą być. Nie może być jeden uczeń. Dlaczego też chcę, żebyście o tym pamiętali? Dlatego, że czytamy żydowskie pismo. To żydowskie pismo czytamy. To pismo, ono musi być przesycone tą symboliką. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli Mu: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Spotykają Jezusa, idą za Nim. Duchowa informacja, która tutaj jest zobrazowana, to Bóg, który reaguje na to, że ktoś Go szuka. To jest informacja, jak Bóg reaguje. W ogóle, kiedy szukasz Go, wystarczy sam akt szukania i natychmiast załącza się reakcja. Wystarczy szukać. Ludzie mówią: co mam robić? Ja mówię: szukaj. Szukaj. Wystarczy. Nie zastanawiaj się, co się dalej będzie wydarzać. Natychmiast reakcja Boga na ich szukanie i pytanie: czego szukacie? Oni Go nie rozpoznają, oni nie wiedzą, kim On jest. Oni nie wiedzą do końca. Mówią: rabuni, nauczycielu. Oni nie widzą w Nim jeszcze Mesjasza. Co jest bardzo ważne w tym wszystkim? Człowiek, który szuka Boga, on nie musi do końca wiedzieć, czego szuka. On nie musi. On nie musi. Ważne, że szuka. W jego rozumieniu. Rozumiem. Pytanie ich: gdzie mieszkasz? Głupie pytanie. Bardzo głupie pytanie. Co ich obchodzi, gdzie on mieszka? To jest w ogóle pytanie człowieka, który w ogóle nie wie, co odpowiedzieć. Tutaj widać, że to nie są jakieś asy intelektu. Gdzie mieszka? Co Cię obchodzi? Czemu mnie nie pytasz, kim jestem? No bo oni nie wiedzą, o co mają pytać nawet. To jest duchowa informacja dla człowieka, który nie musi. Zobacz, ja chcę, żebyście zrozumieli. Nie musi wiedzieć, jak do tego Boga podejść. Bóg to nie jest postać, że to jakaś konkretna instrukcja obsługi do Niego jest. To w głupocie przychodzi. Gdzie Ty mieszkasz? W ogóle.
ulepiłem to. Ale jemu to nie przeszkadza. Obraz Boga, który widzimy w Jezusie, to jest Bóg, któremu nie przeszkadza głupota tych ludzi. Co się dla niego liczy? Że go szukają. To jest dla Boga ważne, że go ktoś szuka. Bóg nie ma żadnych warunków do spełnienia. Szukaj mnie. To jest finito. Jak mam do ciebie podejść? Co mam zrobić? Nic. Ale mam tyle głupich pytań. Co mam zrobić z tym, Panie? Co mam zrobić z tym? Jak wyjść z tego? Jak wyjść z tamtego? To głupie pytania. Z tych ludzi mieszkasz. Rzekł im, pójdźcie. Co on mówi do nich? Dobra, chodźcie dalej. Dziecko, chodź dalej. Chodź dalej. Chodź. A zobaczysz. Bóg nie udzielający informacji z mora chrześcijaństwa. Panie, co mam zrobić? Milczenie wydarza. Panie! Cisza. Nie ma odpowiedzi. Co jest? Zachęcenie do dalszego szukania. Do pójścia. Trochę w ciemno. Trochę w ciemno. Wielu z was, jak rozmawiało ze mną, to moje pierwsze pytanie to było tak, czy mi zaufasz? Jak mi zaufasz, to ci pomogę. Ja cię nie proszę, żebyś mnie zrozumiał. Ja nie chcę od ciebie tysięcy pytań. Co mam zrobić, jak wyjść z tego, jak załatwić tamto, bo ja się nie mam pana pytań. Potrzebuję, żebyś mi zaufał. Pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli. Poszli i zobaczyli. Gdzie mieszka i co? I pozostali u niego. W momencie, kiedy nie wycofujesz się z szukania, tak? Jest obietnica w tym momencie, że ty musisz zobaczyć. Ty musisz zobaczyć. Nie ma opcji, że ty nie zobaczysz. Więcej. W wyniku tego, co zobaczysz, na pewno będziesz chciał pozostać, bo to ci się spodoba. Czyli ty nie wiedziałeś, czego ty szukałeś. Ty nie byłeś pewny do końca w ogóle tego, jaki on jest, ale dlatego, że ty się nie wycofałeś z szukania, tak? To efekt końcowy jest taki, że ty doświadczasz i to ci się na pewno spodoba. Wielu ludzi mówi, czy to będzie dla mnie dobre? Ja mówię, najlepsze. Najlepsze to będzie. Ale ja nie rozumiem, jak to będzie, jak to tam będzie, jak to będzie, kiedy ja to będę przeżywał. Jak to? Jak to będzie nic nie robić? Jak to będzie? Nie wiem. Ale będzie ci się to podobać. Zobaczyli i pozostali u niego. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, co już? Znaleźliśmy Mesjasza. A dwa wersety dalej mówią do niego rabuni. Kiedy oni rozpoznali Mesjasza? Kiedy oni poszli głębiej za nim? Kiedy oni uwolnili zaufanie do niego? Ludzie na wielu odcinkach chcą zrozumieć Boga. Jest im ciężko, bo nie mogą Go zrozumieć. Wielu się wtedy wycofuje. Ale ta rzecz nam pokazuje zasadę duchową. Nie szukamy zrozumienia Boga. Przemy dalej, ufając, że to, co będzie na końcu, będzie najlepsze. To jest zaufanie. To nie jest setka pytań po drodze. Chrześcijanin zadaje setkę pytań po drodze.
jak będzie, a jak to się stanie, a jak Ty to zrobisz. Znaleźliśmy Mesjasza. Dlaczego oni rozpoznali Mesjasza? Bo się nie wycofali z poszukiwania. Jedną z moich unikalnych cech życiowych jest to, że ja się nigdy nie wycofuję. To jest jedna z unikalnych moich cech, to jest moje prywatne. Różni ludzie mają różne rzeczy, różne rzeczy od Boga. Ja mam coś takiego, że ja się nigdy nie wycofam. Ja od 2001 roku nie miałem jednej myśli o cofnięciu. Nie znam takiej funkcji. Nie znam funkcji cofnięcia. Dlatego też ja mogę odnosić sukcesy, ponieważ zrealizowałem tę zasadę. Ja jeśli nie rozumiem czegoś u Boga, to wiecie co robię? Kopię dalej. Nigdy się nie zatrzymuję w miejscu, w którym czegoś nie rozumiem. Nigdy. Bo zatrzymanie się w miejscu, w którym się czegoś nie rozumie, to jest strzał w kolano. Zaufanie to nie jest zrozumienie. On im nie tłumaczy nic, zauważycie. Zauważacie, to jest niesamowite. Gdzie mieszkasz? Nie powiem wam. On mieszkał, kurczę, parę mąk dalej. Rozumiecie, to się wszystko rozgrywa na bardzo małej powierzchni. Oni z nim tu rozmawiali, on mieszkał na wysokości McDonalda. Okej? Okay? Ale tam nie ma, że on im powie, tam mieszkam. Bo Bóg nie wyjaśnia. Poszukiwanie Boga wyjaśniającego jest sprzeczne z istotą Jego serca. Bóg się nie wyjaśnia. Bóg mówi, zaufaj mi, szukaj dalej. A co znajdę? Sukces. A jak będzie wyglądał? A to już nie powinno Cię obchodzić. Jak powiedziałem rzucić na karmie, to nie pytaj, jaką potrawę. To bardzo ważne dla nas. Największym wrogiem chrześcijanina są jego toki myślowe. Póki nie są poukładane, będą chciały analizować Boga. Ale co widzimy? Dwa prezenty dalej, ponieważ oni nie próbowali intelektualizować, mówią, znaleźliśmy Mesjasza. Widzimy bardzo fajną rzecz, że oni natychmiast dzielą się tą informacją. Natychmiast. Spotyka ktoś Mesjasza? Natychmiast mówi komuś innemu, że spotkał Mesjasza. To kluczowa zasada. Spotykasz Mesjasza? Mówisz, że spotkałeś Mesjasza. To, co Agata głosiła w niedzielę, masz doświadczenie z Mesjaszem? Twoim pierwszym obowiązkiem jest, wiesz co zrobić? Uwolnić tą informację, ponieważ miałeś spotkanie z Mesjaszem. Twoje spotkanie z Mesjaszem, tak? Natychmiast spowoduje, że ktoś zostanie pociągnięty do Mesjasza. Proste. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Notabene, jak dalej studiujemy Pismo Święte, to nie widzimy więcej sukcesów Andrzeja. Jedyną osobą, którą Andrzej przyprowadził do Jezusa, to był jego brat Piotr. Rozumiecie? Ktoś powie, wow, nic więcej nie zrobił. No tak. Tylko 3,5 roku później Piotr przyprowadził 4,5 tysiąca ludzi do Mesjasza. Nigdy nie zadawaj sobie dziwnych pytań pod tytułem, czy nie za mało robię dla Boga. Nie. On przyprowadził tylko swojego brata Piotra. A Piotr zrobił robotę później. I przyprowadził go do Jezusa. I w ogóle też nie wiem, przyprowadził go do Jezusa. Co on zrobił? Czy on mu wyjaśnił teologię? Czy on mu wyłożył wszystko o Mesjaszu? Nie. Wiecie, co on wiedział o Mesjaszu? Tylko to, gdzie on jest. Nie musisz dużo wiedzieć. Musisz znać Mesjasza. I masz ludzi przyprowadzać
do Mesjasza, którego znasz. Nigdzie więcej. I nie możesz się frustrować, że ty zbyt mało znasz Mesjasza. Rozumiesz? Tylko ty przyprowadź człowieka do tego Mesjasza, którego znasz. I to jest wystarczające. To twoja powinność. Innej nie masz. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzawszy na niego rzekł: jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. No widzimy tutaj w ogóle w Ewangelii Jana potężne parafrazy. One, te potężne skróty myślowe. Widzimy, że to nie jest tak jak w Ewangeliach synoptycznych, rozłożone na kawałki, prawda? Cały czas ta Ewangelia Jana daje nam takie krótkie informacje, zebrane do kupy. Dlatego jeszcze raz powtarzam, to jest Ewangelia z objawienia. To nie jest dziennikarski zapis historyczny. Dziennikarskie zapisy historyczne mamy w pozostałych trzech Ewangeliach, które się różnią swoimi zapisami od zapisu tutaj. O tym mówiłem na pierwszym spotkaniu. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Chcę wam coś pokazać. To są komunikaty Boga. Pójdź za mną. On nie wyjaśnia. Chcę, żebyście się poprzez studium Pisma rozbrajali z iluzyjnych myśli o Bogu. Bóg nie przychodzi do twojego życia i nie rozkłada ci na części pierwsze tysięcy różnych czynników życiowych. To nie jest Bóg, którego znamy. Bóg przychodzi i mówi: jestem Bogiem, pójdź za mną. Tam nie ma wyjaśnień. Ludzie przychodzą i mówią: Bóg mi to wyjaśniał, a ja już wiem, że to nie Bóg. Rozumiecie? To ich głowa im wyjaśnia. A jak głowa zaczyna wyjaśniać, to będą problemy. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. A także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. W ogóle chcę też, żebyście zobaczyli kolejną rzecz. Ewangelia Jana, ona wkłada te słowa w usta tych uczniów. Oni tutaj raptem, zauważcie, już mają rozkminiony cały Stary Testament. Dopiero co go poznali. Rozumiecie? A już mają roztrzaskane wszystko. No wiemy, że tak nie było. To prości ludzie. Żadni teolodzy. Paweł spędził parę lat u Arabów. Rozumiecie? Żeby teologicznie roztrzaskać temat Mesjasza związany z opisem w Starym Testamencie. A tu raptem chłopaki mówią tak: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Rozumiecie to? Chcę, żebyście rozumieli zasadność. To jest objawiona informacja. Oni nigdy takiego czegoś nie zrobili. Ale istnieje prawo, tak, mówiące o tym, że można opisać to, co oni przeżyli duchowo. Bo oni to przeżyli duchowo. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Nazaret był jak warszawska Praga, jak Brzeska. Taki był Nazaret. Złodziej na złodzieju, Szumowina na Szumowinie. Taki był Nazaret. To było najbardziej patologiczne miasto w Izraelu. Dlatego pytanie Natanaela. Bo te pytanie to często jest takie, wiecie, o to, czy może być coś dobrego. Dlaczego ono to pyta? No pyta dlatego, bo to jest patologiczne miasto. Jakby ktoś powiedział, to z Brzeski może wyjść Mesjasz? Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Jeszcze raz przypominam. Ci pierwsi ludzie, ci pierwsi uczniowie głoszą Ewangelię spotkania.
Tu cały czas jest wertowana Ewangelia spotkania. Któryś raz na przestrzeni tego odcinka mamy cały czas. Chodź, zobacz, chodź, zobacz, chodź, zobacz. Rozumieć? Nie wykłada się Boga. Głosząc Ewangelię, głosimy osobiste spotkanie. Jak się ktoś nie chce spotkać, to nie idzie do piekła. Bo tylko taka jest Ewangelia jak to. To jest Ewangelia spotkania. Pójdź, zobacz. Okay? Jest to słowo pójdź, a nie w ogóle stój. Nie mówi się, poczekaj, Jezus do ciebie przyjdzie. Nie. Tak się nie głosi. Głosi się, szukaj, a znajdziesz. Tak się głosi Ewangelię. Rozumiesz? Staje się w pewności, my spotkaliśmy Mesjasza, okay? A ty nie znasz go. Więc szukaj, a znajdziesz. I tego się nie wolno bać. Bo to są wzory dla nas. To są wzory do naśladowania. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł nim, oto prawdziwa Izraelita, w którym nie ma fałszu. Izrael w ogóle jednym z takich bardziej sarkastycznych postaci obok Pawła to był właśnie Jezus. Bo to są w ogóle, bo to ktoś powie, no ta wypowiedź to mówi o, Jezus go faworyzuje. Nie, Jezus go nie faworyzuje. Jezus mówi, że On mówi w sposób szczery. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Słowo wiedzy uwolnione w odpowiednim czasie. Jezus daje przykład prostych słów wiedzy, które uwalnia się, głosząc człowiekowi Ewangelię. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, że cię widziałem pod drzewem figowym, ujrzysz większe rzeczy niż to. Jezus pokazuje nam, że pójście za Nim, czyli głębokie doświadczenie relacji, jest większe niż manifestacja cudu. Sam Mesjasz to głosi. To jest bardzo ważne. Powiedział też do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Jezus jasno tutaj określa się jako Mesjasz. No widzimy, że jest to określenie znowu jedyne w swoim rodzaju. Ono znowu w Ewangelii Jana występuje tylko. On jak gdyby tutaj parafrazuje to, co się dzieje jakoby w całym jego historycznym życiu. To jest bardzo takie skrócone. Przecież tutaj widzimy, że te wypowiedzi, to one padają w ogóle w innych miejscach Ewangelii Synoptycznej. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej, była tam Matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. No widzimy, że Jezus w ogóle nie miał problemu, żeby iść na świecką imprezę. Wbrew jakby temu, co wielu chrześcijan twierdzi, że jest pobożnością. Pobożność jest tu. Tu jest pobożność. A nie na zewnątrz. Jezus nie miał problemu, żeby iść na świecką imprezę. A chrześcijanie mają problem, żeby iść na świecką imprezę. Bo oni są więksi niż Jezus. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Marnie. Nie była abstynentką. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła Matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących sobie po 2 lub 3 wiadra, między 24 a 36 litrów.
Życzę im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś od tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoimi braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Zapis ciekawy, ponieważ zapis, który też był trudny dla opisujących to ludzi. Jezus musiał tutaj być w jakiś sposób też wytłumaczony, czemu On to robi. No więc oni Go tu wytłumaczyli. Tu jest Jezus wytłumaczony. Objawił się swoim uczniom, zrobił wino. No, ja znam wiele innych sposobów objawienia się swoim uczniom, będąc Mesjaszem, niż narobić, proszę Ciebie, 80 litrów wina, którym spiła się cała impreza. Więc to trochę nie do końca jest ten sposób. Prawdą jest to, że taki po prostu jest Bóg. Posłuchajcie. Taki jest Bóg. To jest Bóg, który tam, gdzie się pojawia, pozostawia po sobie nadprzyrodzony ślad. Czasami może się w Twoim życiu wydawać, że potrzebujesz banalnych rzeczy. I mówisz nie. I tak mówi wielu chrześcijan, to nie jest takie ważne dla Boga. Ta sprawa nie jest taka ważna. On zrobił 80 litrów wina po to, żeby się ludzie upili. Nazwijmy to po imieniu. On nie rozmnożył im baraniny, żeby się najedli i żeby się zasycili. On rozmnożył im wino, którym się człowiek co? Upija. Prawda? On zrobił rzecz, która nie jest na poziomie zaspokojenia potrzeby. On zrobił rzecz, która jest na poziomie zaspokojenia kaprysu. On zaspokoił ich kaprys. Dlaczego On zaspokoił ich kaprys? Bo taki jest Bóg. Ludzie bardzo mało to rozumieją. Bóg jest zawężony do postaci, która zaspokaja Twoje potrzeby. Bóg nie zaspokaja Twoich potrzeb. Bóg spełnia Twoje marzenia i realizuje Twoje kaprysy. I z tym się ludzie muszą zderzyć. I o tym mówi to słowo, bo to jest nienormalne to, co tutaj robi. Rozumiecie? To nie jest normalna rzecz. Oni to musieli tutaj jakoś ułożyć, bo ta informacja, ona padła tam, tak? Jako historyczny fakt. I teraz trzeba to ułożyć. Teolodzy mówią tak, to chodziło o to, że to była pierwsza informacja o przelanej krwi Jezusa. Tutaj mamy analogię do wody wypływającej z Jego boku i do krwi i tak dalej. Ja słyszałem to setki razy. Zrobił 80 litrów wina. Skutek był taki, że się tam spili. Byli tacy szczęśliwi, że aż gospodarz imprezy przyszedł i mówi kurczę, do Pana Młodego jesteś wspaniałym w ogóle człowiekiem. On nie był trzeźwy, jak tam poszedł to robić. To nie było na trzeźwo. Mówił, jakie to dobre wino. On już popróbował tego wina. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Boga nie zamykamy w ramce postaci, która zaspokaja nasze potrzeby. Rozumiecie? Jak On się też objawia swoim uczniom tutaj? Jako Bóg, który jest Bogiem cudów, tak? Ale te cuda niekoniecznie są związane z jakąś wysoką formułą, prawda? Czegoś, co się nazywa popularnie na tym świecie moralność. Rozumiecie? Gdzie indziej Słowo Boże mówi, że to jest Bóg, który daje deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To się popularnie nazywa łaska.
to dalej sięga, rozumiecie? Do czego nas to pobudza? Jakiego rozumienia Boga? Do Boga, który jest za tym, aby zrealizować wszystkie twoje marzenia. Nie zaspokoić potrzeby, ale zrealizować marzenia. Wrócę do 9 wersetu, bo on też pokazuje nam ciekawą zasadę. Jak ten gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli. Kto najlepiej wie, co czyni Bóg? Ktoś, kto mu służy. Chcesz lepiej rozumieć Boga? Wejdź głębiej w służbę. To proste. Nie mówimy już o tym, że ufamy. Mówimy w tej chwili już o zrozumieniu. Jeszcze raz. Nie wiedział skąd jest, lecz słudzy zaczerpnęli wody, wiedzieli. Oni wiedzieli skąd, jak to się stało. Kim byli? Sługami. Im głębiej idziesz w służbę, tym lepiej rozumiesz Boga. I 10. I rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś do tej chwili. Chcę wam pokazać różnicę między mentalnością Boga i mentalnością człowieka. To jest napisane, każdy podaje najpierw dobre wino. Co robi mentalność człowieka? Najpierw robi dobre wrażenie zawsze. Taka jest mentalność człowieka. Zawsze najpierw dobre wrażenie. A gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Co to jest? Wrodzony system manipulacji przyporządkowany rasie ludzkiej. Najpierw się robi dobre wrażenie, gdy w wyniku tego dobrego wrażenia ludzie tracą orientację, wtedy podaje im się rzeczy gorsze. To się nazywa system manipulacji. Ty zaś dobre zachowałeś do tej chwili. Jaka różnica między Bogiem? Bóg nie robi dobrego wrażenia. Natomiast Bóg do końca trzyma najwyższy standard jakości wpływania na człowieka. Najwyższy. Bóg nigdy nie zmanipuluje, Bóg nigdy nie okłamie, Bóg nigdy się nie wycofa. Bóg nie zrobi ci dobrego wrażenia, a potem nie będzie chciał cię wykorzystać. A człowiek tak. Po prostu. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy i skręciwszy bicz z powrotów, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stołyku wywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Coś brzęczy. Widzimy Jezusa, który jakoś reaguje. Jak reaguje Jezus? W sposób ekspresyjny, gniewny, agresywny. Dlaczego on tak reaguje? Bo reaguje adekwatnie. Bóg reaguje adekwatnie. Prawda reaguje adekwatnie. Wszelka forma nieadekwatnych reakcji pochodzi z piekła. Ponieważ piekło zajmuje się manipulacjami. Wracamy. Ja w ogóle chcę was uczyć, żebyście czytali Pismo Święte całymi modułami. To, co czytamy teraz, jest po tym, kiedy przeczytaliśmy. Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją gorsze. Ty zaś dobre zachowałeś się do tej chwili. Co to znaczy? Dlaczego to idzie później?
ta informacja, którą teraz czytamy o tym, co się dzieje w świątyni, idzie po tej informacji. Żebyśmy zrozumieli, że Bóg zawsze reaguje w sposób prosty, tak? Wprost proporcjonalny do sytuacji. Zawsze. Na niesprawiedliwość reaguje gniewem. Rozumiecie, o co chodzi? On nie reaguje inaczej. Zdrowie emocjonalne u człowieka nie polega na tym, że człowiek się wstrzymuje od reakcji emocjonalnej. Nie. Tylko, że reaguje adekwatnie do sytuacji. Śmieje się ze śmiejącymi, płacze z płaczącymi. To jest zdrowa jednostka, bo Bóg jest zdrowy. Widzimy Jezusa, który wyraża swój gniew. Widzimy tutaj też obraz Boga, który posiada w sobie gniew. Na co posiada ten gniew? Na to, że jego dom, tak, traktowany jest jak przysłowiowy śmietnik. Kto jest domem Boga? Ty. Co jest dla Boga bardzo ważne? Abyś nie miał śmietnika w sobie. Zobacz, co on robi, jak on się gniewa, jaki jest gniew w nim, co jest w nim poruszone, kiedy człowiek odrodzony z Bożego Ducha, świątynia Boga, tak, robi w sobie to, co oni zrobili tu. Wielu ludzi mówi, nic się nie dzieje, Bóg mnie kocha. Pewnie, że Cię kocha, tylko powiem Ci, co czuję. Chcesz się dowiedzieć, co Bóg czuje, kiedy robisz ze swojego życia jaskinię zbójców? Właśnie to. To czuję. To czuję. Gdyby nie Jezus, rozumiesz, to byś zginął od tych batów. Tylko dlatego, że Jezus został zabity, rozumiesz, to ciebie to ominęło. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano, że żarliwość o dom twój pożera mnie. Co jest ciekawe, kiedy oni sobie przypominają, kiedy następuje prawidłowa reakcja. Ruch proroczy, ma to do siebie, że kiedy jest prawidłowo uruchamiany, to wiecie, co się dzieje, ludzie sobie przypominają fakty. Prorok przypomina ludziom, jak się sprawy mają. Oni sobie przypomnieli, kiedy sobie przypomnieli, kiedy Jezus zamanifestował proroczo gniew Boga. To oni sobie przypomnieli, że jest napisane, żarliwość o dom twój pożera mnie. Perspektywa prorocza ma obowiązek manifestowania, tak, adekwatnych działań Boga, adekwatnych odczuć Boga, adekwatnych toków myślowych Boga, aby Boży lud przypomniał sobie konkretne prawdy. A Słowo Boże mówi, poznacie prawdę, czyli zaczniecie z nią obcować, ona was wyswobodzi. A propos tego, jak ruch proroczy wyswobadza ludzi. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci wolno to czynić? Religia się odzywa natychmiast. A kto ty jesteś, że masz prawo to robić? Co ty mi tutaj zaprezentujesz? Jezus odpowiadając, że kim zbożcie te świątynie, a ja w 3 dni je odbuduję. Taki znak wam pokażę. Bóg, przypominam, Jezus to Bóg. Reakcje Jezusa to reakcje Boga. Bóg nie ma innych reakcji niż Jezus. Pokaż nam znak, mówią. A Bóg mówi tak. Dobrze, pokażę wam znak. Zbóżcie tę świątynię, a zbuduję nową. Co to znaczy zbóżcie tę świątynię? To znaczy, zniszczcie wszystko do spodu, a ja to odbuduję, taki znak. Ludzie do mnie często przychodzą i mówią tak, co mam zrobić z tym, i z tym, i z tym. Ja mówię, zburz życie. Tak? No. Ja mówię, nie powiem ci, co masz zrobić tu, tu i tu. Tylko pokażę ci, żebyś podciął wszystko tu. Zbóż! A wtedy ja pomogę ci
trzech dziwnych punktów. To jest działanie Boże. Bóg nie naprawia elementów. Bóg wymienia całe moduły. Jezus, który jest Bogiem. A więc pogląd Jezusa jest poglądem, ostatecznym poglądem Boga. Mówi tak, ja wam pokażę znak. Znakiem jest to, że chcę, abyście się zdecydowali na absolutny zwrot w życiu. Bóg wyrywa korzenie, a nie podcina gałęzie. Nie ma Boga, który podcina gałęzie. Nie ma Boga. Ja często, jak słucham świadectw, przepraszam. Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, ale ja nie wierzę w różne świadectwa. Wiecie, dlaczego nie wierzę w te świadectwa? Bo tam jest w ogóle wmontowany Bóg. Ludzie przychodzą, Bóg mnie z tego uwolnił, zrobił mi to, zrobił mi tamto, i oni wymieniają kilka takich modułów, rozumiesz? To mnie robi. A ja się tak na niego patrzę, na tego człowieka, i w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, że to, co się wydarzyło w jego życiu, to w ogóle nie jest Bóg. On po prostu zrobił sobie jakieś ruchy, ten człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? Jakiś ruch. Mówię, wiesz dlaczego? Tak uważam? Bo gdyby tam była ingerencja Boga, to ten człowiek byłby podcięty z korzeniami. Bóg by mu wypieprzył życie do góry nogami. Bóg wypieprza życie do góry nogami. On mówi, pokazać wam znak. Burzymy świątynię! To jest to. Burzymy świątynię! Oto znak Boga. Zburzyć to, co stare. I mówi, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to on kieruje wzrok. Tak? Na absolutną wymianę krzyżową. Mówi, ja wam pokażę, jak to się robi. Mi bardzo zależy, żebyście czytając Pismo Święte podważali w swoim życiu dziwaczne rzeczy, które się pojawiają. Bóg jest taki, Bóg jest taki. Wiesz, o co chodzi? To w ogóle nie ma takiego Boga. Potem jest zdziwko, że nie dzieją się ważne sprawy. Jak się mogą dziać dziwne sprawy, jak my wymyślamy Boga? Jakiegoś. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię. A ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Teraz posłuchajcie, bardzo ciekawa rzecz. Tu się kończy w ogóle wypowiedź Jezusa. Zauważacie to? On im nie tłumaczy. Kolejna cecha Boga. Bóg nie tłumaczy objawień. W ogóle nie tłumaczy. Rozumiecie to? Objawienie albo jest dla kogoś przyswajalne, albo nie. On przychodzi i mówi tak, zburzcie świątynię. Ja ją zbuduję. Zobaczcie, co tam jest. Dyrektywa. Dyrektywa. Oni olewają dyrektywę. I mówią, 40 lat budowano to. Jezus kończy. Posłuchaj. Kiedy mówisz Bożej dyrektywie nie, to kończy się rozmowa Boga z Tobą. Wszystko teraz, od tego momentu, co słyszysz, jest wymysłem Twojej wyobraźni. On już z Tobą nie rozmawia. Wiesz dlaczego? Bo nie zrobiłeś to, co powiedział wczoraj. Ludziom się wydaje, że jak Bóg do nich powiedział coś wczoraj, a oni tego nie zrobili, nawet nie zaczęli, to oni teraz do Niego przyjdą dzisiaj i powiedzą, chcemy porozmawiać z Tobą. Chcemy, żebyś nam wyjaśnił te sprawy. I oni potem przychodzą i mówią, to jest nieważne, że wczoraj nie zrobiłem tego, co Bóg mi powiedział, dzisiaj Bóg ze mną rozmawiał. A mówię, Bóg z Tobą rozmawiał. Wczoraj nie zrobiłeś tego, co Ci Bóg powiedział, ale dzisiaj rozmawiasz z Bogiem. Jaki? Z jakim Bogiem? Ty? Potem nie mówi, kiedy nie wykonało się dyrektywy. On przestaje się komunikować z tym człowiekiem. Rozumiem? Wiesz co, jak wygląda dalsza komunikacja z Bogiem? Musisz wrócić w to miejsce, kiedy ci to powiedział. To się nazywa pokuta. Rozumiesz? On inaczej nie gada z Tobą.
On będzie z tobą rozmawiał, ale w tamtym miejscu. Jak sobie tamtą falę ustawisz z powrotem? Zwiedzenie polega na tym, że ludzie odchodzą sprzed Bożego oblicza, będąc nieposłusznymi, jednocześnie myśląc, że dalej z tym Bogiem będą układać sobie życie. I mówią, Bóg jest ze mną. Ja mówię, posłuchaj, Bóg tutaj jest dla ciebie. Wróć. Co mam robić? No to, co ci powiedział rok temu. No miałeś burzyć świątynię? No tak, ale myślałem, że służbę rozpocznę. Rozpocznij. Tylko zbóż świątyni. Bo ostatnia wasza rozmowa, ostatni list kończył się tym, żeby zburzyć świątynię. To nie jest człowiek, że można mu powiedzieć, olewam, co do mnie powiedziałeś. Rozumiesz? To nie jest człowiek. To jest Bóg, który wróci do ciebie z tymi samymi słowami, które mówił ostatnio, kiedy mu odmówiłeś. Tylko taki Bóg jest. 40 lat chodzą po pustyni. Po 40 latach on mówi do nich to, co na początku 40 lat. Po co było chodzić po pustyni 40 lat? Rozmawiam nieraz do mówię do kogoś, słuchaj, trzeba w twoim życiu poruszyć ten i ten temat. Człowiek mówi, okej, nie robi tego. Przychodzi do mnie za jakiś czas i mówi, wiesz co? Trzeba by tą i tą rzecz zrobić. Ja mówię, jak mogę z tobą zrobić tą i tą rzecz? Jak ty nie ruszyłeś tamtego tematu? Co ja mam z tobą zrobić? Jak? Nie umiem, przepraszam. Wróćmy z powrotem, bo taki jest Bóg, bo innego Boga nie ma, rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli, że bardzo łatwo jest nam wytwarzać obrazy Boga. Bardzo łatwo. Jesteśmy mistrzami w tym. Tak jak sobie potrafisz teraz wyobrazić króliczka z niebieskim ogonkiem i jednym uchem i to jest dla ciebie żaden problem, od razu sobie w głowie wygenerujesz, jeszcze jak sobie kica po polu człowieku i to jest żaden kłopot. Tak samo wygenerujesz obraz Boga. A to będzie fałszywy obraz. Nie ma króliczków z niebieskimi ogonkami i jednym uchem. Nie ma Boga, który jest inny niż ten, o którym mówimy dziś. No nie ma. No nie można się łudzić. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Powtórzenie, kolejny manifest Boży i kolejne przypomnienie. Każdy manifest Boży powoduje kolejne przypomnienie. Dlatego jeszcze raz mówię, tak ważne składanie świadectwa. Tak ważne mówienie o manifestacji tego, co robi w twoim życiu Bóg. Tak ważne pisanie o tym w internecie. Tak ważne, bo każde opisanie historii z Mesjaszem powoduje manifestację mocy. To trzeba uwierzyć. I co? I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Pismu i słowu. Pismo i słowo użyte w jednej formule. Dlaczego użyte w jednej formule? Dlatego, że pismo zawiera w sobie słowo. Nie jest napisane i uwierzyli słowu i pismu. Rozumiecie? Bo słowo nie zawiera w sobie pisma, a pismo zawiera w sobie słowo. Wielka różnica. Cały czas musimy o tym pamiętać. Rozumiecie? Słowo nie zawiera pisma. Pismo zawiera słowo. Nie z drugiej strony. Od zachrysty się nie wchodzi. A gdy był w Jerozolimie, na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, który dokonywał. Cuda, których będziesz dokonywał, będą poruszały wiele ludzi. Po prostu. Dlatego musisz być człowiekiem,
który odważa się dokonywać cudów. Ty musisz się odważać po prostu. W słowie, w czynie, w działaniu. Po prostu. Lecz sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Niektórzy mówią, Bóg nam ufa, ja mówię, weź. Bez przesady. No nie ufa. A dlaczego miałbym nam ufać? Ja nie rozumiem. W ogóle, żeby komuś ufać, to trzeba mieć jakąś podstawę. Przecież my nie jesteśmy żadną w ogóle podstawą dla Boga, żeby Bóg nam zaufać. To się tak mówi roboczo, o Bóg mi zaufał, wiesz o co chodzi. Tam ci zaufał. Nie zaufam ci. Jest dobry. Mądry. Rozumiesz, o co chodzi. A nie to, że ci zaraz zaufał. Dlaczego nie zaufał? Bo przejrzał wszystkich. Przecież Bóg wie, jaki jesteś w ogóle w każdym aspekcie. Rozumiesz? I to teraz, żebyś też zrozumiał w ogóle ten gabaryt miłości, jak jest, że ta miłość w ogóle, ona góruje nad tym wszystkim. W ogóle, że on wie, że my popieprzeni. Rozumiesz? A to miłości nie przeszkadza. Tak? Ale zaufanie to jest w tamtą stronę, a nie w tą. To my tam mamy ufać, a nie tam ma ufać nam. Wiecie? Jak ja czasami w ogóle słucham kościoły, pastorzy mówili, o, bo Bóg nas obdarzył kredytem zaufania, w ogóle tak tutaj się manifestuje, ja mówię, Chryst, to ma napisane, że mi ufał. Ja się dawno rozprawiłem z tym, że Bóg mi ufa. Wiecie, do czego mnie to doprowadziło? Posłuchajcie. Do głębokiej zależności od Jego miłości. Ja w ogóle uważam, że nie jestem wart, posłuchaj, ani jednej rzeczy, która jest u Niego. Ja się naprawdę w tym dobrze czuję. Moja wartość jest związana w ogóle z czymś innym. Moja wartość jest związana z tym, że On mnie wziął i wsadził w siebie. Ja tutaj czytam swoją wartość. Ja jako ja w ogóle nie zasłużyłem na to, żeby chciał na mnie spojrzeć. Pamiętaj, pokazuję Ci teraz ważną rzecz. Poczucie własnej wartości nie wywodzi się z tego, kto Ty jesteś, tylko z tego, w kim Ty jesteś. To wielka różnica. Ludzie poszukujący poczucia własnej wartości w tym, kim są, to się będą miotać. Ciągle będą też wchodzić w miejsca zasługiwania. Bo Bóg nie ufa człowiekowi. Bo człowiek nie jest godzien zaufania. Dlatego nas zbawił, bo się nie nadajemy do współpracy. No to nas zbawił. To trzeba w prosty sposób na to spojrzeć. To w ogóle luzik kusik. W ogóle i tak gówno warty jesteś sam w sobie i tak. To w Nim jesteś ktoś. Dlatego przestań szukać w sobie. Zarówno nie martw się mankamentami, jak i nie próbuj zasługiwać, bo cię to zabije. Ale kiedy uświadomisz sobie, że jesteś w Nim, jestem królową. Jestem królem. Ale dlaczego? Bo mnie wziął i w siebie włożył. Tu wartość moja. To tak się wychodzi z odrzucenia. To tak się wchodzi w poczucie własnej wartości. Ja mogę chodzić, proszę Ciebie, jak paw, jak carska dycha. Rozumiesz, o co chodzi? Rozbujany. Dlaczego? Bo ja jestem w Chrystusie. Nie można mnie stamtąd wyjąć. Nie można mi nic zrobić. Nie można mnie pochwalić i nie można mnie zganić. Ty, nikt nie może mnie nic zrobić. Ani mnie, to, że mnie ktoś pogłaszcze, mnie nie podniesie, ani to, że ktoś mnie opluje, mnie nie poniesie. Bo jestem w Chrystusie. Nie łudź się. Bóg ci nie ufa. Rozumiesz? Wyluzuj. To się łaska nazywa. To łaska, to właśnie to jest.
dać kurczę mieć stres życiowy. I od Niego, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od Niego nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Bóg nie potrzebuje, żeby się przed Nim puszyć, pysznić. Bóg potrzebuje, żeby mówić, kim się jest w Nim. Żeby określać siebie takim, jakim On nas w siebie włożył. Tego Bóg chce. I o tym mówi Pismo. On nie potrzebuje świadectwa o człowieku. Wiesz, co to znaczy? To jest bardzo głębokie. Taka to jest Ewangelia, ta Ewangelia Jana. Zero świadectwa o człowieku. Jestem w Chrystusie. I to jest mój splendor. Jestem w Chrystusie. To moje zabezpieczenie. A co ty jesteś? Nikt. I Chrystus w jednej osobie. I to jest fenomen zjawiska. Rozumiecie? Fenomen. I na tym zostaniemy dzisiaj. Amen.